Wow, już prawie 4 lata temu pokazywałem w odcinku numerze 145, jak wstawić w Excelu wykres wodospadowy. Wtedy jeszcze nie było takiego gotowego typu wykresu i trzeba było to robić troszeczkę naokoło. W Excelu od wersji 2016 wzwyż taki typ wykresu jest gotowy, dostępny do wyboru i można takie wykresy wodospadowe wstawiać szybko i łatwo. I w tym odcinku chcę Ci pokazać, jak takimi wykresami w Excelu 2016 lub wyższym się rządzi. Mam trzy przykłady, które szybciutko przeklikam. Do dzieła. Po pierwsze, musimy mieć odpowiednio przygotowane dane. Zawsze w wykresach wodospadowych, takich kaskadowych, waterfallach, mamy jakieś punkty startowe i końcowe. Więc muszą być co najmniej dwa, żeby to miało ręce i nogi. Mamy punkt startowy, czyli jakaś wartość, od której wychodzimy. Potem mamy jakieś przepływy, jakieś zmiany, wartości dodatnie i ujemne, które mówią, czy były wzrosty, czy spadki. A potem jest jakiś punkt końcowy. Więc mam punkt startowy i punkt końcowy, do którego zmierzamy. Umieszczam kursor w obrębie tych moich danych, klikam w kartę wstawianie i w grupie wykresy rozwijam przycisk wstawianie wykresu kaskadowego lub giełdowego i wybieram, że chciałbym mieć wykres kaskadowy. Przesunę go troszeczkę na bok, żeby odsłonić dane. Nie potrzebuję tytułu, więc podświetlam tytuł Delete. Nie potrzebuję tych poziomych linii siatki Delete. I teraz powiem Excelowi, aby te dwa punkty, ten punkt startowy i ten punkt końcowy, aby były punktami sumy. Jak to zrobić? Klikam na dowolnym miejscu wykresu prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie formatuj coś tam. Formatuj obszar kreślenia, albo formatuj obszar wykresu, albo formatuj serię danych i tak dalej. Obojętne, które z tych poleceń wybieramy. I pojawi się okienko po prawej stronie formatowanie danego elementu wykresu. I teraz chciałbym sformatować tę serię, konkretnie to punkt danych, ten pierwszy i ten ostatni. Więc jeżeli kliknąłem na jednym z tych słupków, to zwróć uwagę, w tytule tego okienka formatowania mamy formatowanie serii danych. Jeżeli po chwili kliknę jeszcze raz na tym samym słupku, to tytuł tego okienka zmieni się w formatowanie punktu danych. I o to mi właśnie chodzi. I jeżeli mam formatowanie punktu danych, to klikam na opcję serii i pojawi się tutaj między innymi takie ustawienie ustaw jako sumę. Klikam ptaszka w tym ustawieniu, zwróć uwagę, ten słupek otrzymał inny kolor, otrzymał kolor szary. Teraz zrobię to samo dla ostatniego słupka. Klikam na nim i wybieram ustaw jako sumę. Zobacz, jak to wpłynęło na cały mój wykres. Teraz klikam w dowolnym miejscu poza którymś z tych słupków. Wrócą takie normalne kolory zamiast tych wyszarzonych. No i mam informację, gdzie były spadki i o ile, i gdzie były wzrosty i o ile. Mam punkt startowy i punkt końcowy. Obok mam inny przykład. Zobacz. Mogę pokazać, jak wyglądają przepływy, jeżeli chodzi o na przykład przychody ze szkolenia. Wystawiam fakturę za szkolenie. Ona jest jak na wartość brutto, ale moje koszty to VAT, który muszę odprowadzić, podatek dochodowy, który muszę odprowadzić, koszty stałe związane z wynajmem sal, z amortyzacją komputerów, dojazdem i tak dalej. Gdybym chciał to zobrazować na wykresie kaskadowym, do dzieła. Umieszczam kursor w obrębie tych danych, klikam wstawianie, znowu wstawię wykres kaskadowy, czyli ten waterfall. I znowu powiem Excelowi, że nie potrzebuję tutaj niektórych elementów, które mi zaciemniają. Mogę usunąć tytuł albo w tym tytule wpisać coś sensownego. Nie podobają mi się też te linie poziome, te linie siatki. Wyłączamy je. I co zrobimy? Powiemy, że ten punkt pierwszy, ten koszt szkolenia, od którego wychodzimy, to jest punkt jakiś startowy, to jest jakaś suma. Więc w okienku formatowania klikam na opcję serii i ustawiam sumę dla tego pierwszego punktu. Potem zrobię to samo dla wartości netto, potem zrobię to samo na wartości, którą nazwałem do ręki. Więc tak naprawdę, jeżeli klient za szkolenie zapłaci w tym przypadku prawie 5000, to dla kogoś, kto organizuje to szkolenie, tutaj oczywiście są zmyślone dane, wpłynie 2360, ponieważ mamy tutaj same wartości ujemne, same zmniejszenia, same spadki mamy. VAT odprowadzić, podatek dochodowy, tak jak powiedziałem, i mamy jakieś koszty stałe. Zobaczmy jeszcze inny przykład. Mam tutaj jeszcze takie ciekawe dane, które pokazują jakieś stany magazynowe dla różnych okresów, dla pierwszego kwartału, drugiego, trzeciego i tak dalej. I jakieś przepływy, jakąś sprzedaż i jakąś produkcję, czyli zmniejszanie się tych stanów magazynowych i zwiększanie poprzez produkcję. Więc umieszczamy kursor w tych danych, klikam w kartę wstawianie, polecenie
do wstawiania wykresów kaskadowych i giełdowych. Wybieram ten wykres kaskadowy i znowu zrobiłem to samo, co robiłem wcześniej. Mogę tym razem może dam tytuł, skoro tam wcześniej zawsze tytuł usuwałem, czyli stany magazynowe na przykład. I powiem Excelowi, że chciałbym nie mieć tych pomocniczych linii, tych linii siatki. Chciałbym ten wykres mieć troszeczkę szerszy, więc mógłbym ustawić mu trochę szerokość większą. I powiem, że chciałbym, aby te stany, te słupki odpowiedzialne za stany, aby były sumami. Więc kliknąłem na jednym z tych słupków, przechodzę do opcji serii, klikam jeszcze raz na jednym słupku, abym miał formatowanie punktu danych i ustawiam ten punkt jako sumę. Potem kolejny stan za drugi kwartał jako sumę, potem trzeci kwartał sumę, czwarty kwartał jako sumę i ostatni punkt, czyli ten kwartał pierwszy, ale następnego roku, również jako sumę. W ten sposób mam pokazywaną informację o tych zmniejszeniach i zwiększeniach, o sprzedaży, o wyjściach z magazynu i o wejściach do magazynu. Oczywiście zastosowań dla wykresów wodospadowych, tych kaskadowych, może być bardzo wiele.